Dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu, w kolejnym odcinku. Może tak będzie lepiej. Dzisiaj zrobimy, słuchajcie, makramę. Skali. Pokażę Wam, jak zrobić na najłatwiejszą, najprostszą makramę. Taki prosty wzór. Bardzo szybko się ją robi. I Wam dzisiaj ją pokażę, bo ostatnio tutaj ktoś mi napisał w komentarzu, że chętnie by zobaczył, jak robię taką makramę. Było sporo łapek w górę, więc jest zainteresowanie i Wam pokażę, jak tą makramę zrobić takim najprostszym wzorem. Tutaj też pomoże. Myślę, że uda mi się wam pokazać. Będzie mi może ciężko to wszystko wytłumaczyć, bo ja nie jestem jakimś nauczycielem i wiecie, jak będę umiała, tak wam pokażę. Potrzebujemy do tego zwykły, najprostszy patyk z lasu przyniesiony. Ja sobie przyniosłam taki z brzozy, bo ja bardzo brzozę lubię. Ja zawsze ten patyk sobie szoruję taką gąbką grubszą i odkażam, znaczy wrzątkiem polewam, i aby mi się dobrze to wysuszyło, żeby było takie czyściutkie. Potrzebujemy do tego sznurek. Sznurki można kupić na Allegro typowo do makramy, grubsze, cieńsze. Ja do takich małych makram używam sznurka tego wędliniarskiego, bo jakoś mi się dobrze nim robi i też to fajnie wygląda. Oczywiście nożyczki. No i jakiś stojak. Ja mam, słuchajcie, sztalugę taką do rysowania. Tutaj mam dwa sznurki na sztaludze przyczepione, gdzie powieszę sobie zaraz patyk i będziemy dalej działać. Dobra, zaczepiłam sobie patyk na tą sztalugę i tutaj mam, słuchajcie, wyciętych 16 pasków takich metr długości. O, teraz sobie je posegreguję. O, widzicie? O, po metrze, tak mniej więcej. Metr 10, metr 20, zależy jaką chcecie długość, ale na początek metr, myślę, wydaje, że wystarczy. I teraz ten jeden sznureczek składamy sobie na pół. Składamy sobie na pół. I tą połówkę, tutaj, gdzie jest te zakończenie, takie kółeczko, przekładamy przez patyk z tamtej strony. Bierzemy tutaj, robimy taką dziurkę i to przekładamy przez to. Mam nadzieję, że dobrze widać, bo mi ciężko pokazać, bo mam kamerę przed sobą. I zaciskamy. I tak robimy ze wszystkimi sznurkami. Czyli jeszcze raz Wam pokażę. Na pół przekładamy przez patyk. Równo sznurki, żeby były. Robimy tak i przeplatamy tak, żeby ten supełek był tutaj, o, po tej stronie. Widzicie? I tak wszystkie te sznurki będę teraz wieszać i potem Wam pokażę, co dalej. Dobra, mamy naszykowane, pozakładane. Ja się, słuchajcie, nie zrażam tym, że tu coś odstaje, że tu i taki jest. Czym bardziej tak, to jest tym bardziej naturalnie. I też jest, słuchajcie, fajnie, ale chyba sobie ten bardziej tu przesunę koło tego. O, poczekajcie, zaraz zobaczymy. Trzeba sobie po prostu to już pod siebie zrobić, żeby było dobrze. Nie, bo to mi jeszcze spadnie, więc lepiej będzie tu. A to tu bardziej blisko. Dobra. No i co teraz robimy? No, najtrudniejsze teraz. Bierzemy dwa. Ja postaram się Wam tak pokazać, jak umiem, po prostu wytłumaczyć. Bierzemy dwa takie, czyli cztery sznurki. Czyli dwa te, co powiesiliśmy, wychodzą nam cztery. I teraz tak. Ja Wam po prostu to pokażę. Nie wiem. Prawy przekładamy przez dwa te. Tu. Ten przekładamy przez to i musi nam wejść tu. Rozumiecie? I taki supełek nam wychodzi. I zaciskamy. I z tym robimy tak samo, czyli pod dwa palce podkładamy sobie dwa te sznurki. Ten przekładamy na krzyż, o tak, a ten pod to. I tu musi nam wyjść. I zaciskamy. Dobra. Wezmę trochę bliżej. Jeszcze raz Wam pokażę. Ciężko mi tak tłumaczyć. Powiem Wam, że nawet nie lubię tak tłumaczyć, bo no, nie jestem nauczycielem. Tak. Tak.
Tak. I tak. I zaciskamy. I potem tak na krzyż. To przechodzi przez to. Tu. I zaciskamy. Odwieszamy i następne bierzemy dwa. Według mnie to jest najprostszy węzeł, który może być. I tak robimy do końca. Dobra, i skończyłam. I jednak zrobię to z 14 sznurków, ten jeden tutaj rozwiązałam. Zawsze musi być tak zrobione, że po dwa jak robimy, to musi być parzyście. Czyli tutaj 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 sznurków. Tak wiecie, żeby było parzyście. Więc ten pierwszy rządek mamy skończony. Teraz robimy drugi rządek. Drugi rządek robimy tak samo, tylko na początku pomijamy dwa te sznurki i na końcu pomijamy dwa sznurki. I robimy tak samo, tylko że teraz bierzemy te dwa sznurki i te dwa sznurki. Z tego, co już robiliśmy i z tego nowego dwa sznurki. I robimy dokładnie to samo, że przeplatamy. I przeplatamy. I dalej znowu dwa. Czyli tak jakby teraz robimy nie w tych dwóch sznurkach tutaj, tylko jakby ten ostatni sznurek i pierwszy ten. W tej szparce tak jakby robimy teraz, w tej dziurce tutaj. Ten splot. O. Oj. I dalej. Trochę mi tutaj się puka, bo mam kamerę przed sobą i ciężko mi tutaj zrobić. O. I zaplatamy. I dalej. Cztery sznurki. Tu mamy dosyć dużą szparę. Ale to nic. Mnie to nie zraża, bo czym patek bardziej krzywy, to makrama wychodzi bardziej taka, taka naturalna. To jest, wiecie, ręczna robota, a nie fabryczna. I robimy tak do końca. I jeszcze tutaj te dwa zostawiamy i jeszcze te. No i dobra. I co teraz? Następny rząd robimy tak samo jak rząd pierwszy, czyli pierwsze cztery bierzemy, pierwsze cztery i do końca zaplatamy. Następny rząd znowu dwa zostawiamy, z przodu dwa z tyłu zaplatamy. I następny rząd z powrotem wszystko. I tak parę rzędów. Zobaczę ile zrobię, pewnie z 15 rzędów tak zrobię. Raz jeden rząd cały, raz bez tych dwóch. Rozumiecie? Cały i bez dwóch. To ja robię, nie będę już tego nagrywać. Dobra, skończyłam. Zrobiłam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17 zrobiłam węzłów, w sensie rzędów. 17 rzędów zrobiłam. Trochę sobie to trzeba wyrównać. Ona potem się ładnie ułoży. I teraz będziemy robić węzły takie, żeby zrobić tutaj taki, słuchajcie, czekajcie, żeby dobrze to ustawić. O, żeby zrobić taki tutaj trójkąt z takiej splecionki. Ostatni węzeł, znaczy ostatni rząd musi być zrobiony z węzłów zrobionych tych od początku, czyli od tych czterech tutaj na początku. Taki węzeł kończymy. I teraz zostawiamy to i robimy bez tych dwóch węzeł. Czyli tak jak wcześniej. Robimy i bo od tego będziemy robić, wiecie, zjazd. Czyli robimy kolejny bez dwóch pierwszych i dwóch ostatnich rząd taki. I
I robimy tak do końca, bez tych dwóch. Dobra, następny węzeł, następny rząd węzłów robimy bez czterech, czyli cztery sznurki z tej strony zostawiamy i cztery sznurki z tej strony zostawiamy. I tutaj, gdzie mamy splot między tym a tym, bierzemy dwa i robimy. Dzięki temu taki wyjdzie nam taki trójkącik. I plecimy dalej do końca. I następny rząd robimy bez sześciu, czyli zostawiamy sobie te cztery, co były poprzednio, plus jeszcze dwa, czyli sześć z tej strony zostawiamy. 4, 6 i 6 z tej strony zostawiamy i bierzemy 4 i pleciemy. Jak widzicie, już tutaj się robi taki zjazd. No i dalej. Zostawiliśmy 6, teraz zostawiamy 8 z tej, 2, 4, 6, 8 z tej no i zaplatamy. Teraz zostawiamy 10 i tak naprawdę zostawiamy 10 i tutaj 10, bo dodajemy sobie i tutaj już będzie końcówka, to już Wam to nagram. Czyli tutaj będą tylko dwa węzły jeszcze. I tutaj będzie węzeł. Mam nadzieję, że to dobrze widać. O. I teraz zostaje nam na środku, tutaj o, w tym splocie zrobić, wziąć od tego i od tego po dwa sznurki, czyli takie cztery i zrobić ostatni węzełek. Mocno zaciskamy i taki kształt trójkąciku nam wyszedł. I co? Teraz bierzemy jakieś ostre nożyczki i sobie tutaj już tak jak chcecie obcinamy na równo. Tak naprawdę mamy makramę skończoną na upartego, ale można sobie ją trochę wzbogacić. I teraz ja sobie wezmę takie nożyczki fryzjerskie, takie mam ostre i każdy ten sznureczek rozplączę tymi nożyczkami. O, widzicie? Rozplątujemy sobie każdy sznureczek. Tak po kolei. Po rozplątaniu będziemy, słuchajcie, czesać zwykłym grzebieniem, najzwyklejszym. Można troszeczkę to rozczesać, ale powiem Wam, że tymi grzebieniami ja nie polecam. Ja polecam taką szczotkę, już tutaj próbowałam rozczesać. To są szczotki, które kupiłam, mam cały zestaw tych szczotek. To są szczotki z Action dla zwierząt, dla psów, do czesania psów. I ja sobie kupiłam cały zestaw i naprawdę te szczotki są super, no ale trzeba się tutaj przyłożyć i rozczesywać. Nie musimy, można zostawić po prostu takie sznurki wiszące, jakie są, ale żeby to trochę urozmaicić, to sobie, słuchajcie, rozczeszemy. No i trochę to czasu potrzeba, zanim to fajnie się tutaj rozczesze. Więc ja sobie rozczesuję i zaraz się połączymy. No i po skończeniu rozczesywania na równiutko sobie tu ładnie wycinamy nożyczkami i będzie gotowe. I tu jest skończone. Jeszcze sobie zaczepimy, słuchajcie, sznureczek. Zawiążemy sobie takie supełki z tej i z tej, żeby, wiecie, można było powiesić sobie to na ścianie i praktycznie mam już makramę gotową
I teraz jeszcze Wam powiem to, że to jeszcze zaraz doczeszemy. Żeby to było sztywne i żeby się nie zwijało, popsikać lakierem do włosów najlepiej. W krochmalu można to moczyć, ale ja nigdy tego nie robiłam. Ja zawsze psikałam sobie lakierem do włosów i super się to trzyma. Tylko wiecie, kartkę podłożyć, rozczesać dobrze, wypsikać na sztywno, będzie super gitara. I makrama prezentuje się tak. Widzicie, na szybciutko ją powiesiłam, jeszcze trzeba sobie ją ułożyć, ale o. I tak, jakbyśmy to spsikali lakierem, ładnie ułożyli, to byłoby sztywno, fajnie, ale tak naturalnie, jak jest kręcone, też nie jest źle. Można w ogóle nie psikać, można w ogóle nie rozczesywać, zostawić same sznurki. Tak to się prezentuje, zobaczcie, splot fajnie wyszedł. Robiłam to tak na szybko, żeby właśnie Wam film puścić. Tutaj też fajnie wygląda tak, bo jest, wiecie, naturalnie po prostu rozprowadzone. Jak jest zgrubienie czy gdzieś, to tak fajnie to też wygląda, ja to tak lubię i to tak się prezentuje. No dobra, jak Wam się podobało, dajcie znać, jak chcecie takie filmiki, to możemy taką serię filmów sobie zrobić. Będziemy robić inne rzeczy z makramy, pokażę Wam albo jeszcze inne rzeczy takie rękodzielne, które ja robię. Różne takie pomysły będziemy robić i będziemy Wam pokazywać. To dajcie znać, czy chcecie taką serię. Ja na dzisiaj się z Wami żegnam, dziękuję za oglądanie i życzę Wam powodzenia w robieniu makram, bo to naprawdę nie jest takie trudne. Moja pierwsza makrama nie była najpiękniejsza, no, ale wiecie, do wszystkiego się człowiek może przyzwyczaić i wszystkiego się człowiek nauczy, więc życzę powodzenia w robieniu makram, do zobaczenia, do następnego vloga, trzymajcie się, pa!